Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w 14 odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Borys Musielak, seryjny przedsiębiorca, twórca takich serwisów jak Filmaster, współtwórca coworkingu i społeczności startupowej Reaktor Warsaw, współtwórca fundacji Startup Poland oraz współtwórca akceleratora startupów Reaktor X. Z Borysem rozmawiamy o tym, co kryje się pod pojęciem startup, jak obecnie wygląda polski ekosystem startupowy, czego brakuje krajowym startuperom i co należałoby zmienić w edukacji, żeby stymulować przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. Mówimy o tym, czy warto mieć mentorów, co daje bycie mentorem, kiedy decydować się na pozyskanie inwestorów i jakiego inwestora szukać, o venture capital, aniołach biznesu, ICO i o tym, jak zmienia się postrzeganie startupów, kiedy to ty zaczynasz inwestowanie. Borys opowiada również, jak budował swoje biznesy i jak udało mu się zmonetyzować, a potem sprzedać biznes oparty na jego filmowej pasji. Notatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem startupmyway.com/14. Ale zanim zaczniemy odcinek, chciałbym Ci jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Mianowicie uruchomiłem taką usługę, w której razem z moimi klientami przechodzimy proces tak zwanej tokenizacji, czyli tworzymy token personalny lub token firmowy, jeżeli chcesz to zrobić dla swojej firmy, czyli taką tak naprawdę pewnego rodzaju kryptowalutę dla twojej marki osobistej lub dla twojej firmy. Jak to działa, co to może ci dać, więc no, jeżeli chodzi o tokeny personalne, może to być pewna forma monetyzacji twojej marki osobistej, po prostu twoi ludzie, którzy są zainteresowani jakby inwestycją w ciebie, mogą zakupić twój token na giełdzie, jakby zainwestować w ciebie pieniądze, licząc na to, że twoja wartość wzrośnie. Możesz to również zastosować jako narzędzie do zaangażowania, do zwiększenia zaangażowania fanów w social mediach, gdzie na przykład za udostępnienia, lajki, komentarze i tak dalej rozdajesz swoje tokeny, które później twoi fani mogą sprzedać, spieniężyć po prostu na giełdzie. Jest to również nowa forma płatności, gdzie po prostu za twoje usługi klienci mogą płacić w twoich tokenach, które wcześniej na przykład zdobyli za korzystanie, za promowanie cię w social mediach. Jest to też fajna rzecz do zrobienia tak zwanego efektu wow. A jeżeli chodzi o tokeny firmowe, można je użyć na przykład do budowy programów lojalnościowych dla klientów. Mogą to być systemy motywacji pracowników, również zwiększenie zaangażowania fanów, też forma płatności, kolejny sposób na zaimponowanie klientom, jakby wyjście w przedszereg, tak? Coraz więcej firm już taką tokenizację zaczyna wdrażać i jest duże prawdopodobieństwo, że tak jak kiedyś nikt nie miał strony internetowej, teraz każdy ma stronę internetową, tak wiele firm prawdopodobnie w przyszłości będzie miało swój token, więc warto zacząć już dziś i być tym jednym z pionierów. I co zrobić, żeby z takiej usługi skorzystać? Zapraszam na startupmyway.com/konsultacje, ewentualnie bezpośrednio na stronę, w górnym menu kliknąć konsultacje. Zalinkuję również w notatkach do odcinka. Lub oczywiście można też mnie złapać na social mediach czy na maila bogusz@startupmyway.com. Zapraszam serdecznie. Jest teraz kilka slotów, jak ktoś jest chętny, no to kontaktujcie się ze mną i będziemy działać. A teraz już konkretny odcinek i przed Wami Borys Musielak. Cześć Borys, witam serdecznie. No cześć, również witam. Na początku przedstaw się naszym słuchaczom, powiedz trochę o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz, żebyśmy mieli taki mały background. Co Ty w ogóle robisz? Co ja w ogóle robię? Jasne. Jestem przedsiębiorcą, stworzyłem kilka firm. Ostatnia, która była, można powiedzieć, że sukcesem, to Filmaster, które udało mi się sprzedać amerykańskiej firmie Samba TV. Przedsiębiorca internetowy, od niedawna również tworzę akcelerator startupów Reaktor X, gdzie staram się wykorzystać te moje różne potknięcia i niepowodzenia i kilka sukcesów, żeby przełożyć je na sukcesy innych przedsiębiorców w akceleratorze. No i tworzę też Reaktor od 7 lat, cowork, społeczność, miejsce, gdzie młodzi przedsiębiorcy uczą się od tych starszych. To bardzo szybko o mnie.
Jesteś taką osobą, która jest dosyć mocno kojarzona właśnie ze startupami, ze światem startupowym, więc chciałbym na początku pogadać chwilę właśnie o startupach. Czym w ogóle dla ciebie jest startup? Jak rozumiesz to określenie? No bo wiem, że jest sporo różnych koncepcji, jak to należy rozumieć i ciągle są jakieś różne potyczki słowne, co to jest, a co to nie jest. Jak ty to rozumiesz, będąc już od wielu, wielu lat jakby w tym startupowym świecie? Jasne. No definicji jest trochę. My w Startup Poland, w fundacji, którą też mi się udało założyć jakiś czas temu, rozumiemy to tak, że startup jest taką młodą firmą z jakimś elementem technologii, która jest zbudowana po to, żeby się szybko skalować. Czyli startupem nigdy nie będzie mały sklep spożywczy, taki tradycyjny biznes, który po prostu wymaga ludzi na miejscu. Jeżeli chcesz założyć kolejny jakby sklep, no to musisz zatrudnić kolejnych ludzi w kolejnym miejscu. Jakby to się skaluje bardzo wolno. Też da się to wyskalować, ale no Biedronka, mimo że jest wielką firmą, nie jest startupem. Startupem musi być firma, która może się wyskalować międzynarodowo, bez zwiększenia jakiegoś bardzo mocnego zatrudniania czy kosztów ogólnie takich działania. No i ta międzynarodowa część jest bardzo istotna. Tak? Startup to jest firma, która docelowo powinna myśleć o działaniu globalnym. Więc też jakby Cowork czy taki jak Reaktor na przykład, no nie jest startupem. Okej. No to na pewno troszeczkę wyjaśnia, a czy tutaj musi być, myślisz, że musi być tutaj zaangażowana technologia, no bo jakby jednak te startupy są kojarzone z nowymi technologiami, z jakąś innowacją, myślisz, że to są elementy, które muszą być w startupie? No, technologia, to nie musi być technologia rozumiana tak tradycyjnie, czyli jakaś bardzo zaawansowana technologia materiałowa czy jakaś inżynieryjna i tak dalej, to zwykle jest tak, że taką, no minimum jest to, że to musi być, wykorzystywany w jakiś sposób sieć internet do czy to do sprzedaży, czy to do jakby właśnie internet daje skalę, tak, no więc to może być teoretycznie sklep z butami i pewnie Zappos czy Zalando. Można powiedzieć, że jest w jakiś sposób startupem, bo wykorzystuje w mocny sposób technologię, żeby skalować się szybciej. Więc pod tym względem to nie musi być, wiesz, bardzo jakiś technologiczny startup zmieniający oblicze sztucznej inteligencji, tak? To może być dość tradycyjny biznes, ale istotne jest to, żeby w skalę dawała technologia, czy w jakiś sposób, jakby żeby to jakoś było połączone z internetem. Dzięki temu jakby zwykły sklepik może stać się czymś zupełnie innym. Tak? No, musi być tam jakiś element innowacji. To jest dosyć, no, ja rozumiem, że jak to mówię, to nie brzmi to nie brzmi tak, jakby to była jakaś taka dokładna, ramowa definicja. No tak. To zwykle jest tak, że się czuje, tak? Czy jest to tradycyjny taki mało skalowalny biznes, czy to jest coś, co można nazwać startupem. To też jest pewnie trochę kultury takiej zupełnie jakby innego podejścia do tworzenia biznesu. Więc nie ma jednej jakiejś takiej super odpowiedzi, ale zwykle to po prostu czuć, czy to jest startup, czy to jest tradycyjna taka nieskalowalna firma. No właśnie, nawiązać do tej kultury i trochę też jest dyskusji w internecie na różnych grupach, że nie róbmy startupów, tak? Bo startupy to są po prostu firmy, które nie przynoszą pieniędzy, tylko przejadamy pieniądze inwestorów i właśnie sobie chodzimy na kawkę, tak? Tylko róbmy firmy, róbmy biznesy. Ja się osobiście jakby z tym nie zgadzam. Biznes, firma, a startup to są troszeczkę inne rzeczy. Jaki ty masz pogląd na te takie właśnie utarczki, dyskusje internetowe właśnie kontra, przeciwko startupom? No,
pewnie sobie gdzieś tam founderzy, startupowcy zasłużyli na to, bo to się nie biorą znikąd takie stereotypy. Więc nie ma co z tym walczyć, po prostu tak jest i to się było pewnie ileś przypadków, które potwierdzały tą teorię. No ale tak, no tak. Samo mówienie o tym, że startupy nie zarabiają, tylko wydają pieniądze inwestorów, no jest trochę, jest często prawdziwe, ale to nie jest wada, tak? To jest po prostu ten model biznesowy tak po prostu działa. Jeżeli chce się osiągnąć bardzo dużą skalę, to przez długi czas trzeba inwestować. Inwestuje się właśnie we wzrost. Ważne, żeby był ten wzrost, tak? Jeżeli faktycznie nie ma wzrostu, a inwestujemy cały czas z pieniędzy inwestorów, nie wiadomo w co, no to tutaj mamy jakiś skam. Ale jeśli startup przynosi przychody, czy też w jakiś inny sposób jakby zwiększa liczbę klientów, no w każdym startupie trochę inny jest ten wskaźnik, który jest istotny. Ale jeżeli inwestujemy we wzrosty, no to bardzo często w pewnym momencie nam to da efekt w postaci przychodów. To jest mnóstwo firm, które wiesz, no, 5-10 lat były na stratach, a teraz są ogromnymi międzynarodowymi graczami, jak Amazon czy jak Google. No tak, tutaj jakby wzrost organiczny jest po prostu zbyt wolny w kontekście takiej globalnej ekspansji. No, dobry przykład, NetSprint, polska firma, która zaczynała w tym samym czasie jak Google, była dużo wcześniej, wydaje mi się, zarabiała pieniądze. Teraz pytanie, no, gdzie jest NetSprint, gdzie jest Google? NetSprint całkiem nieźle sobie poradził i zrobił fajny biznes, ale to nie jest globalny biznes, tak? To nie są liderem rynku. Nie? Zrobili całkiem spoko, fajny biznes na polski rynek. Pytanie, co by było, gdyby poszli globalnie i gdyby w tym samym czasie zaczęli inwestować dużo więcej pieniędzy, zebrali dużo więcej pieniędzy inwestorów i faktycznie przepalali w cudzysłowie te pieniądze inwestorów. Może byliby teraz Googlem, tak? Albo może byliby teraz Amazonem. Więc to nie jest takie czarno-białe, że liczy się zysk w tym momencie. Bardzo często liczy się po prostu wzrost. A jak oceniasz tutaj ten nasz polski światek startupowy, polski ekosystem startupowy? No obserwujesz tutaj polskie poletko już od dłuższego czasu. Sam byłeś też, jesteś jego częścią. Jakie masz spostrzeżenia co do tutaj naszego krajowego rynku? No w dużej części mam coraz bardziej optymistyczne spostrzeżenia. To jakby pamiętaj, że zacząłem robić firmę, startup w 2009 roku. Wtedy nie było zbyt wielu, właściwie nie znałem nikogo, kto robił międzynarodową firmę z Polski. Tak naprawdę było trochę już firm, które zaczynały w tym momencie, jak Znany Lekarz, czy Ela Madej robiła jakieś rzeczy, Rafał Han, ale to wszystko było na takim bardzo wstępnym etapie. Takie faktyczne jakieś sukcesy międzynarodowe polskich firm, jak LiveChat, czy jak UXPin, to tak naprawdę dopiero w kolejnych latach powstawały. Więc byliśmy na takim zupełnie dziewiczym terenie. Jakby pracowaliśmy na zupełnie dziewiczym terenie. Teraz zupełnie inaczej wygląda ten krajobraz. Mamy kilkuset founderów, którzy stworzyli pierwszą swoją firmę, sprzedali tą firmę, robią kolejną, doradzają młodszym czy mniej doświadczonym. Powstaje mnóstwo takich właśnie centrów. Reaktor był jednym z pierwszych, ale tych centrów powstało w każdym mieście. Właściwie mamy jedno takie centrum. I mamy ludzi, którzy wokół niego się gdzieś tam kręcą, którzy nie są randomami, tak? Są ludźmi, którzy osiągnęli sukces i chcą ten sukces podawać dalej. Więc tego, no, jakby to nie ma żadnego porównania, to co było te 10 lat temu i to co jest teraz. To jest zupełnie inny system. Nie znaczy, że jest jakoś tam niesamowicie świetnie, jeszcze daleko nam do Berlina, czy do Sztokholmu, do tych miejsc najbliżej nas, ale jest jakby ogromny postęp, jeżeli chodzi o podejście do biznesu, do tego też to do faktycznie do zdobywania globalnych rynków. Mamy coraz więcej już jakichś takich modeli, role modeli,
które można powiedzieć, okej, okay, to jest człowiek, który Brainly, to jest kolejny właśnie Dogplanet. Ileś już jest firm, które osiągnęły sukces globalny, Booksy, Stefan Batory, i pokazują, że z Polski da się to zrobić. Można być liderem rynku, może nie takiego wielkiego rynku jak Google czy Amazon, ale cały czas to są firmy polskie, które przejmują konkurentów międzynarodowych i które są w swojej niszy liderami. I to są ludzie, którzy, wiesz, inspirują i kolejni chcą być tacy jak oni. Więc to jest ten początek tego ekosystemu tak naprawdę, który już zaczyna działać. Przychodzą ludzie, którzy do nas, na przykład do ReactorX-a, do akceleratora, którzy mówią, no chcemy być, jakby jesteśmy zainspirowani historią, nie wiem, Stefana właśnie, tak? Czy historią Mariusza Gralewskiego. I to już znaczy, że już mają do czego dążyć. Wcześniej tak naprawdę nie było takich historii za bardzo. Czyli potrzebne są takie ikony, ludzie, którym się po prostu udało, którzy wychodzili mniej więcej z tego samego miejsca, co my wychodzimy. A jak myślisz, co motywuje takie osoby, które już osiągnęły sukces, do tego, żeby przekazać tą wiedzę, podzielić się doświadczeniem z młodszymi? Nie wszyscy to robią, oczywiście, nie każdy ma taką potrzebę, ale powiem ci, co mnie przekonuje. Ja na samym początku, jak zaczynałem, nic nie wiedziałem, nie było nawet, wiesz, specjalnie dużo materiałów, o których można było się poczytać i dowiedzieć, jak robić firmę, jak robić startup. Jak robić firmę, okej, okay, ale jak robić startup globalny w Polsce? Nie tak, było zbyt wiele takich materiałów. Trochę inna rzecz, tak? Pamiętam, na InfoShare w 2011 roku miałem prezentację, robimy globalny startup z Polski. Podkreślałem to wtedy, bo jakby to było coś zupełnie nowego. To, co mnie motywuje, to to, że ja jednak znalazłem kilka osób, które bardzo mi pomogły na samym starcie i czułem, że jakby nie musiały mi pomóc, mogły mi po prostu gdzieś tam uznały, że może jest we mnie coś, co spowoduje, że stworzę coś dużego. I poświęcały swój czas, wiesz, po to, żeby wprowadzić mnie w swój network, żeby łatwiej było im pozyskać pierwszą inwestycję i żebym jakby poszedł gdzieś tam do przodu. No i jestem super wdzięczny za to i czuję, że to jest super potrzebne, a też czuję, że ja się mogę dużo nauczyć od ludzi, którzy teraz zaczynają. Często zupełnie z innym backgroundem, zupełnie inne umiejętności mające niż ja, ale ja jakby, to nie jest tak, że to oni się ode mnie uczą. Ja tutaj jestem wielkim panem mentorem i mówię im tutaj, to róbcie tak, to róbcie tak. To najczęściej jest tak, że my się uczymy od siebie nawzajem. Tak? Ja się uczę o nowych zupełnie dziedzinach, o nowych, wiesz, nowym przemyśle, nie wiem. Cały rynek e-sportu na przykład, ostatnio miałem fajne spotkanie z człowiekiem, który robi startup w tych rejonach, no i wiesz, w ciągu godziny czuję, że zrozumiałem w jakiejś poziomie ogólności cały nowy rynek i to jest super, jakby właśnie po to też jakby to robię, żeby też się dowiadywać fajnych rzeczy, a przy okazji mogę przekazać jakieś swoje swoją historię. No tak, czyli z jednej strony oddajesz jakby przysługę, która była ci dana gdzieś tam na samym początku, gdy zaczynałeś. Z drugiej strony możesz czerpać nową wiedzę i wykorzystywać ją w swojej pracy, czy to w budowaniu nowych firm, czy w inwestowaniu. No dokładnie, no, to jest taka trochę transakcja wiązana. No. Fajnie, jak brzmi to, że to jest takie, wiesz, doświadczeni przedsiębiorcy pomagają młodym, bo są fajni, ale zawsze jest tak, że zawsze nawet w takiej relacji mentorowany, to zawsze jest tak, że obie strony muszą coś zyskać. Powtarzam to też ludziom, którzy szukają mentora, czy szukają takiego doradcę do swojej firmy, że nie możesz tylko brać, tak? Cała idea tego jest to, że bierzesz i dajesz. Ja daję network najczęściej, tak? A pozyskuję wiedzę i pozyskuję też w to, że czuję, że wiesz, pracuję z ludźmi, którzy mam nadzieję osiągną dużo więcej niż ja osiągnąłem i w pewnym momencie to oni będą mi pomagać. I to się już dzieje, to już jakby takie sytuacje już miałem wiele razy, nie? Kilka ludzi, którzy przyszło do mnie uważając, że ja tutaj mogę im pomóc kopnąć gdzieś tam i osiągnąć dzięki temu sukces i to się wydarzyło, nie, Max Salomonowicz z ACL Systems na przykład. Teraz tak naprawdę ja najczęściej korzystam z jego rady, tak, i on mi pomaga bardzo mocno
w rozwoju Reactor X-a czy w innych rzeczy. Tak, a przecież przyszedł do ciebie po porady? Tak, nie tak dawno temu, 4 lata temu, tak? Przyszedł do mnie tworząc firmę, mając świetny już cały ten sprzęt, który oni robią, takie gimbale, takie stabilizatory do kamer. I przyszedł do mnie w momencie, kiedy im się kończyła kasa i tak naprawdę chcieli zamykać tą firmę, aby ją sprzedać. Po tym jak zobaczyłem, co tam mają, pokazali mi, jak to działa, i wiesz, pierwszy raz widziałem tak dopracowany produkt, który jest na etapie MVP tak naprawdę, od razu wiedziałem, że to będzie hit, tak? Zrobiłem mu intro do kilku, do chyba 2 czy 3 funduszy inwestycyjnych. W ciągu 2 tygodni mieli ten sheet od SpeedUpa. Nie, najszybszy ten sheet taki w historii, jaki widziałem. Max jest do dzisiaj wdzięczny, a tak naprawdę to było jakieś małe intro, a całą robotę on zrobił, tak, robiąc super firmę. Więc czasem potrzeba takiego, wiesz, kogoś gdzieś tam cię popchnie, gdzieś połączy 2 rzeczy i wiesz, i idziesz dalej. Tak. Tak, ja Maxa poznałem na Aulerach w zeszłym roku i właśnie rozmawialiśmy o tym wszystkim trochę, więc no to fajnie, gratuluję, że udało ci się pomóc, a teraz właśnie jesteś z drugiej strony jakby i ty możesz czerpać od niego, z jego doświadczeń. Super człowiek, no właśnie, pozdrawiamy Maxa. Pozdrawiamy. Mówiliśmy o tych mentorach. Czy w ogóle startupy potrzebują mentorów? A jeżeli tak, to kiedy i jakich? Większość przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces, nawet tak dużych jak, nie wiem, Richard Branson czy Bill Gates, uważają, że bez mentorów, bez ludzi, którzy byli z nimi na samym początku i doradzali im, nie byliby tam, gdzie są. Są przykłady odwrotne. Elon Musk na przykład uważa, że nie ma mentorów i nie uważa, że mentorzy są czymś, co dają wartość dla jego startupu, dla jego firmy, bo mogą jakby swoim sposobem myślenia takim trochę starodawnym, bo mentor to jest zawsze, wiesz, pokolenie, nie zawsze, no, ale często to jest pokolenie wcześniej, więc mogą spowodować, że przestajesz myśleć innowacyjnie, tak? To jest jakiś taki pułapka posiadania takiego mentora, który, wiesz, stworzył coś dużego, ale nie w tej generacji, co ty. Generacja to, wiesz, przychodzi na 3 lata tutaj, więc generacja to może być poprzednia bańka internetowa. To ty jesteś już dziadkiem w tym, tak, tak. Wiesz, więc w tym świecie. Jest znana historia Steve'a Jobsa, który poszedł do swojego mentora, czyli założyciela Atari pod koniec lat 70. i założyciel Atari doradził mu, żeby nie robił Macintosha. Nie ma to żadnego sensu biznesowego. No cóż, dobrze, że nie posłuchali, bo nie byłoby pewnie Apple'a. Ale mimo wszystko i tak docenia, jakby chodzi o to, żeby nie słuchać się bezkrytycznie, tak, swoich mentorów. To są ludzie, którzy często dużo osiągnęli i mają fajne doświadczenie w tej dziedzinie, ale to ty jesteś founderem, tak? Ty jesteś właścicielem tej firmy i to ty zawsze będziesz miał wszystkie informacje. Mentor nigdy nie będzie miał całości informacji odnośnie twojego biznesu. Ważne, żeby umieć uzyskać od mentorów to, co potrzebujesz, no ale jednak samemu podejmować decyzje. A powiedz, czego twoim zdaniem brakuje polskim startupom? Co powinniśmy tutaj poprawić u nas? Za krótko pracują. Przede wszystkim nie mają determinacji takiej jak startupowcy z Izraela czy z Silicon Valley. Nie mają takiego, aż z wyjątkami oczywiście, ale mówię generalizując, nie mają takiego drive'u, a bez tego jakby nie, bardzo trudno o sukces, tak? Pracując trochę jakbyś był w korporacji, a nie jakbyś rozwijał swoją firmę. Takich przypadków bardzo wiele. Bardzo wiele widziałem, gdzie ludzie po prostu odeszli z firmy, bo uznali, że chcą robić własny produkt, ale nie pomyśleli o tym, że tworzenie startupa to jest jakby zastępuje ci życie przez jakiś czas. Jakby nie masz czasu na nic innego, tak? Jeżeli chcesz faktycznie osiągnąć sukces. Nie znam zbyt wielu przypadków, gdy ktoś, wiesz, pracował od 9 do 17 i zrobił niesamowitą firmę. Więc to jest jakaś taka jedna rzecz, którą
warto sobie uświadamiać przed założeniem biznesu, że jeżeli faktycznie chcesz zrobić duży sukces, no to cię zniszczy całkowicie. No fajnie. Z tego jakby tu ludzie trochę nie mają o tym jeszcze i ci wszyscy, którzy faktycznie sukces osiągnęli, no przypłacili za to mocno, nie? Gdzieś tam albo zdrowiem, albo relacjami, jakby jest coś za coś zawsze. Więc to też zawsze o tym mówię, jak przychodzą do nas ludzie do Reaktora X na samym wstępie, wiesz, są entuzjastyczni i myślą o tym, że osiągną dużo. Zawsze im mówię, jakby jesteś przygotowany na to, żeby zniszczyć relacje ze swoją rodziną, ze swoimi znajomymi, przestać się z nimi widywać, nie mieć zbyt wiele życia prywatnego przez najbliższe kilka dobrych lat, a czasem to jest 5, 6, 7 lat, zanim dojdziesz do takiego momentu, kiedy możesz troszkę, wiesz, przypasować i już jak masz większy zespół, masz już ludzi, którzy ogarniają jakieś pojedyncze tematy, możesz myśleć bardziej o wizji. Przez ten pierwszy okres, no to bez takiego całkowitego commitmentu to nie widzę tego, nie? I niewiele ludzi o tym myśli, zakładając firmę, że to będzie dużo cięższa praca niż w jakiejkolwiek korporacji. I ciężka tak też mentalnie, bo czasem już nie mówisz, że w korporacjach ludzie nie pracują ciężko, pracują. Rzucają dużo godzin w tą pracę i tak dalej, ale gdzieś tam jest ta część pracy, a jest ta druga część psychiczna tego, że ty tworząc startupa czujesz, że wszystko jest na tobie, nie? Że jakby ty podejmujesz wszystkie decyzje, ty jesteś odpowiedzialny za cały swój zespół, za pieniądze swoich inwestorów, to jest dosyć, no jest ogromna odpowiedzialność, nie? To jest jakaś druga część do tego, co masz, jak pracujesz w korpo. To bym pewnie powiedział, że to jest jakaś taka największa rzecz, którą ludzie zapominają trochę o tym, jak wchodzą w ten rynek i chcą rozwijać globalne firmy. No dosyć ostro. Prawdziwie moim zdaniem, no trochę jak widzę, jak działają wszyscy, każdy przedsiębiorca, który osiągnął sukces w Polsce, powiedzi dokładnie to samo. No ale tu mówimy o takim, powiedzmy, już potężnym sukcesie, tak? No bo doprowadzenie jakiejś małej firmy, no wydaje mi się, że aż takie wielkie poświęcenie nie jest potrzebne. Ale ty mówisz 5-6 lat. To nie chcesz prowadzić małej firmy. Jeżeli w ogóle bierzesz pieniądze od inwestora, też pamiętaj, że to jest transakcja, która polega na tym, że ty się umawiasz z inwestorem, że nie chcesz robić małej firmy. Inwestor nigdy nie ma żadnego sensu, żeby inwestor, venture capital mówię, wszedł w twoją firmę, jeżeli chcesz, żeby to był taki twój, taki wiesz, taki fajny domowy biznes rodzinny. To po prostu się nigdy nie zepnie jemu. On musi mieć, żeby w ogóle wejść w taką firmę, no to musi mieć perspektywę co najmniej 10-krotnego zarobienia na tym. Jak wrzuca 1 000 000 złotych w swoją firmę na waluacji rzędu 5 milionów, no to musi na tym zarobić te 10 milionów, tak? Jeżeli ma 10%, no to znaczy, że ta firma musi no co najmniej te 100 milionów być warta. A firma warta 100 milionów, no nie robisz tego w godzinach tradycyjnej pracy, tak? Trudno będzie nawet na polskim rynku znaleźć taką niszę, gdzie będzie rynek co najmniej 100 milionowy. Już takich rynków za wiele nie ma. To musi być rynek globalny. I musi stworzyć usługę globalną i być jednym z głównych, wiesz, globalnych graczy. Więc to jest transakcja, którą zawierasz i też nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Nie? Tak, wystarczy zrobić prostą kalkulację w Excelu, nie? Zobaczyć, ile on wkłada, jaki musi mieć zysk, jak dużą firmę musisz mieć, stworzyć, żeby faktycznie twój inwestor na tym zarobił. Taki trochę pakt z diabłem, taki inwestor. I to jakby to powoduje, że decyzje, które się podejmuje, są czasem dziwne, bo musisz dużo więcej ryzykować. Nie możesz rozwijać się organicznie, tak? Bo jakby po prostu też cykl życia inwestycji jest taki, że inwestor musi wyjść z inwestycji w ciągu 10 lat. To są najdłuższe fundusze, które są, to są 10-letnie. Więc to nie może być tak, że myślisz o budowaniu na lata swojej firmy. Musisz wiedzieć, że tą firmę sprzedasz w pewnym momencie. Musisz się pogodzić też z tym, że tą firmę sprzedasz. Też znałem takie przypadki bardzo fajnych przedsiębiorców, którzy wzięli inwestycje, a potem, potem dopiero jakby zdali sobie sprawę, że kurczę, to znaczy, że inwestor chce, żebym zrobił exit. A ja nie chcę robić exitu, ja chcę tą firmę tworzyć przez lata, nie?
Część z tych bardziej ogarniętych i też jakby już z sukcesami biznesowymi wcześniej, no to wykupiło swoich inwestorów, no i dalej prowadzi te firmy, ale czasem są sytuacje, no właściwie bez wyjścia, bo inwestor będzie pushował na exit i często ma takie klauzule w umowie, które wymuszą exit, a przedsiębiorca, założyciel nie chce tego robić i się pojawiają duże konflikty. No właśnie, no to dochodzimy teraz do takiego pytania, czy warto w ogóle wchodzić, brać pieniądze od inwestorów, czy nie lepiej może się bootstrapować jakoś, jak ty myślisz, porównanie takiego inwestora versus własny kapitał, czy no. Ruch jakby wzrost organiczny, tak, i po prostu utrzymywanie się z pieniędzy klientów. To są dwie zupełnie różne filozofie życiowe. Musisz pomyśleć po prostu, co chcesz osiągnąć. Znaczy, żadne prowadzenie biznesu nie będzie, wiesz, fajną, prostą ścieżką, tak? Gdyby to było proste, wszyscy by to robili i to by się w ogóle nie opłacało wtedy. To się opłaca tylko dlatego, że to jest trudne i że to zajmuje dużo czasu i umiejętności i szczęścia i wiele innych rzeczy. Ale no, warto sobie, wiesz, ustalić jakieś cele i wiedzieć, dokąd się dąży, co chcesz osiągnąć, co z tym biznesem chcesz osiągnąć, kiedy to będzie sukces według ciebie. Jeśli sukcesem będzie dla ciebie, że masz 5-6 pracowników i zarabiasz mniej więcej tyle, co zarabiałeś w korporacji na tworzeniu, na jakim tamkolwiek biznesie, czy to internetowym, czy innym, no to wtedy na pewno nie bierz pieniędzy od inwestorów. Wtedy to jest bardziej tradycyjny biznes, gdzie możesz nawet po jakimś czasie, jak masz dobry cash flow, wziąć po prostu pożyczkę na rozwój, spłacić tą pożyczkę, bo wiesz, że zarabiasz przewidywalnie w miarę pieniądze. To jest zupełnie inny rodzaj rozwoju firmy. I jest sporo takich firm, które w taki sposób się rozwinęły i bardzo fajnie się rozwinęły. Niedawno byłem na kawie z założycielem firmy Sante, jednego z moich w ogóle idoli dzieciństwa, bo byłem wegetarianinem, hipsterem wegetarianinem w Toruniu, jednym z pierwszych wegetarian. Tam to w ogóle miałem te parówki sojowe i te wszystkie zdrowe rzeczy, które tam w 90-tych latach się pojawiły. No i to jest człowiek, który rozwinął swoją firmę, już w tym momencie sporą firmę, spokojnie, dawno mogła być na giełdzie, nie chcą, bo chcą, żeby ta firma była prywatna. I rozwinął ją zupełnie organicznie. Jakby Sante nie jest teraz Nestle, tak? Przez to między innymi, że robił to organicznie, nie brał pieniędzy, kapitału z zewnątrz i nie mieli w ogóle takiego podejścia. Jakby bracia tam Kowalscy od Sante po prostu chcą tworzyć biznes rodzinny, chcą to przekazać swoim dzieciom, chcą zbudować legacy tak zwane. Trochę podobnie myśli założyciel LPP, niedawno czytałem z nim wywiad. I to też jest fajne podejście, zupełnie w inny sposób patrzysz wtedy na rozwój tej firmy, myślisz dużo bardziej długoterminowo, rzędu, wiesz, dekady, a nie kilka lat. No i to jest jakby twoja wtedy, jakby to jest trochę twój, determinuje twój cel życiowy w tworzeniu tej firmy. Całkiem fajny cel, nie? Tylko że to jest niekompatybilne z venture capital. Więc jakby jeżeli bierzesz pieniądze od inwestora, no to umawiasz się na to, że to będzie troszkę krótsza przygoda, tak? I to będzie jakby i albo będzie nic najczęściej, tak? Albo po prostu się nie uda i plajtujemy, albo ewentualnie sprzedajemy nasze asety, albo robimy coś dużego, bardzo dużego, globalnego. I są tylko te dwa przypadki. Takiego Sante czy takiego LPP pewnie nie zbuduje się z pieniędzy inwestora. No tak, a czy inwestor zawsze musi oznaczać to, że finalnie sprzedajesz firmę? No przecież taki, nie wiem, Elon Musk też ma inwestorów, ogromne pieniądze są zainwestowane. No i nie sądzę, żeby on jakby planował sprzedać Tesla czy SpaceX w niedalekim czasie. No tak, inwestor zawsze znaczy, że chce sprzedać firmę. Czy sprzedać poprzez exit do większej firmy, czy sprzedać poprzez wejście na giełdę i przez upłynnienie akcji. No ale inwestorzy, jeżeli mówimy o venture capital, o tego typu inwestycji, no to jest bardzo specyficzny wehikuł, który sam zbiera pieniądze od innych inwestorów, tak?
nie jest tak, że venture capital ma pieniądze z nieba, no tak. Ma pakt z tymi inwestorami i oni wchodzą na 10-letnią inwestycję i muszą wyjść z tej inwestycji. Nie ma tutaj żadnych możliwości 8 do 10-letnich tak, inwestycji. Nie ma żadnych możliwości zamknięcia funduszu później na przykład. Tak? Więc wyjść muszą w jakiś sposób. Czy to sprzedać swoje akcje, czy wejść, czy sprzedać je na giełdzie, czy sprzedać je poprzez acquisition do większej firmy. Ale to będzie i w każdej umowie inwestycyjnej, prawie każdej jest, są klauzule, które mówią, że jeżeli do konkretnej kwoty dojdzie ta wartość tej firmy, no to inwestor może wymusić sprzedaż. Może wymusić w ogóle? Tak, bardzo często tak jest. No jeżeli jest bardzo konkretny, jakby już jakiś zarobił ileś tam, no to jeżeli nie ma kontroferty i to jest jakby najlepsza oferta, to bardzo często tak. Mimo tego, że jest udziałowcem mniejszościowym, to może wymusić po prostu, to jest zawarte w umowie, tak? To jest jedna z w miarę standardowych klauzul. No bo jakby to są rzeczy, które gwarantują, że inwestor, że founder będzie przestrzegał tych warunków, na które się umówili. Czyli, że chce zbudować biznes, na który inwestor zarobi. To jest jedyny powód, dla którego inwestor inwestuje. Venture capital. Oczywiście mówię o venture capital, bo są inwestorzy, którzy myślą nie tylko o tym zarobku, tak? Są inwestorzy impactowi. Bill Gates inwestuje w wiele rzeczy, które niekoniecznie jakby dadzą mu jakiś zwrot w bardzo krótkim czasie, ale myśli o tym bardziej jako o zmianie świata. A to są zupełnie inne rodzaje deali. Nie? To, co jest istotne, to co mówię, że jakby każdy przedsiębiorca musi dokładnie ze swoim inwestorem umówić, to jakie są warunki zwrotu, jakie są wymagania z obu stron, kiedy chcemy zwrot z inwestycji, czy w ogóle go chcemy. Spoko, życzę każdemu inwestora, który nie będzie chciał zwrotu z inwestycji, ale to się raczej w realnym świecie nie zdarza. No właśnie, a jakiego rodzaju według ciebie biznesy warto, żeby brały inwestora i właśnie w którym momencie go brać? Czy już na etapie early stage, tak? Pomysł, czy jakieś pierwsze przymiarki, pierwsze prototypy, czy jednak poczekać i przetestować to i dopiero później? Czy może w całej tej drodze, na każdym z etapów warto brać inwestora? Zwykle im później, tym lepiej. Tylko nie zawsze możesz później, tak? Bo wszystko jest kwestia tego, największy wróg startupu to cash flow. No. Jeżeli masz pieniądze na koncie i możesz inwestować swoje pieniądze albo pieniądze swoich znajomych na takiej zasadzie nie venture capitalowej, tylko takiej, że po prostu chcą ci pomóc, żeby to rozwinąć, no to fajnie, tak? Jeżeli jesteś w stanie swoim kapitałem dojść do momentu, gdzie już widzisz, że ten biznes będzie się kręcił i masz już kilku klientów, którzy stwierdzili, tak, chcemy tego kupować, chcemy płacić tyle i tyle i też rozumiesz, w jaki sposób wyskalować ten biznes, to pewnie to jest ten moment, nie, kiedy najlepiej byłoby wziąć inwestycje już na samo skalowanie. Wtedy też warunki będziesz miał dużo lepsze, bo inwestor wejdzie już w biznes, który jest gotowy na skalowanie, który jest sprawdzony, który generuje, niekoniecznie musi być zyskowny, ale generuje przychody. Więc na dużo lepszych warunkach dostaniesz te pieniądze. Ale no nie jest to częsty przypadek w Polsce, szczególnie, że masz duże zasoby finansowe, żeby stworzyć taką firmę, bo to zwykle jest kilkaset tysięcy do miliona złotych, żeby zainwestować na taki start, żeby dojść do tego momentu, kiedy mamy już biznes, który będzie na etapie gotowym do skalowania. Więc na pewno venture capital nie jest idealnym środkiem na samym wstępie, bo venture capital też działa w taki sposób, że zwykle taki jeden fundusz musi zainwestować w 20-30 firm, nie jest w stanie tak naprawdę skupić pełnej uwagi na tobie. Więc jeśli jesteś w stanie zdobyć finansowanie od na przykład anioła biznesu, który inwestuje swoje środki, ale też swój czas, anioł biznesu już nie inwestuje w 20-30 firm, tylko zwykle w kilka i jest w stanie poświęcić więcej czasu dla ciebie i jednocześnie jest to człowiek, który ma doświadczenie przynajmniej w jakiejś części tego twojego biznesu i może uzupełnić twój zespół przy okazji, no to pewnie
to jest coś, co bym sugerował na start, jeżeli potrzebujesz środków finansowych. A pójście później w venture capital dopiero w momencie, jak będzie już element skalowania. Jeżeli to się udaje, tak, to jest idealny, to jest też częsty przypadek, jaki widziałem, że najpierw bierzemy taki jakiś mały czek rzędu 100, 200 do pół miliona złotych od anioła biznesu, a później ponad milion, dwa, trzy miliony od venture capital. Okej, okay, czyli taki model można wybrać. Nie wiem, czy jakby na bieżąco patrzysz, jak ten rynek się zmienia, no ale teraz jakby urosł nam nowy sposób finansowania, czy tak zwane ICO, tak? Czyli tutaj wypuszczenie jakiejś własnej, powiedzmy, kryptowaluty, która finansuje nam projekt. I tam tutaj wchodzą w grę ogromne pieniądze, gdzie projekty zbierają kilkaset milionów dolarów w sumie od prywatnych inwestorów. I wydaje mi się, że jest to trochę konkurencja dla venture capital, przy czym no tutaj jakby dostajesz pieniądze, tutaj nie ma żadnych, nie wiem, networku, żadnych takich wartości dodanych, tego smart money. W ogóle masz jakieś przemyślenia na temat ICO? Dla mnie ICO jest jakby takim rozwinięciem podejścia crowdfundingu udziałowego i ma podobne zalety. Jest może bliższe Kickstarterowi, bo nie dostajesz zwykle udziałów w firmie po ICO, chociaż są firmy jak Neufund, które umożliwiają też faktyczne przejęcie udziałów formalne, więc nie powiedziałbym, że nie dostajesz wartości w ICO, bo jeśli to jest, jeżeli inwestują ludzie, którzy wierzą w twój biznes i jest ich bardzo wielu na całym świecie, to buduje ci od razu społeczność. A społeczność jest ogromnym, szczególnie w konsumenckim, jakby w takich biznesach, które mają jakieś konsumencką aplikację, czy tworzą jakiś produkt, który można później kupić. No to ma ogromną zaletę, bo nagle nie tylko ty i twój zespół jesteście marketerami tego produktu, ale cała wasza społeczność, która was wspiera, jest marketerem tego produktu. Więc to jest super wartość, której nie da ci VC. Więc jakby powiedziałbym, że w konkretnych przypadkach to może być dużo lepszy sposób na pozyskanie finansowania. To jest też fajny sposób na pozyskanie finansowania dla biznesów, które po prostu nie są gotowe na venture capital. Mogą być takie biznesy, które po prostu jakby ten sufit jest zbyt nisko. Nie ma przypadków na przykład historycznych, gdzie firma, która tworzy na przykład planszówkę, robi jakiś ogromny exit, tak? Chyba największy exit, to pamiętam 200 czy 300 milionów dolarów. Więc nie ma jakichś tak spektakularnych, ogromnych sukcesów firm, które robią takie rzeczy. A to są rzeczy, które ludzie chcą mieć, chcą kupić i chcą płacić nawet rok czy dwa lata przed stworzeniem tej gry. Więc to są super biznesy, które można właśnie skraudfundować. Jeżeli chodzi o ICO, no to jest dość specyficzny przypadek, tak? No bo tutaj tworzymy swoją kryptowalutę. Nie każdy biznes... Myślę, że większość biznesów nie ma takiej potrzeby w tym momencie, żeby tworzyć kryptowalutę. Nie kojarzę też faktycznych biznesów, które już działają, mają klientów, a zrobiły ICO. Przynajmniej jakby są takimi biznesami, które działają na takich komercyjnych warunkach. Co nie znaczy, że tego nie będzie. Myślę, że wierzę w to, że blockchain może mocno namieszać na rynku technologicznym, ale nie wiem, czy w tym momencie po prostu to jest taki świeży rynek i trudno jeszcze powiedzieć, czy mamy do czynienia z jakąś taką dużą bańką, czy po prostu jakby świat idzie w tym kierunku. No obecnie statystyki są dosyć mało przychylne, bo około 80-90% ICO to niestety skamy, tak? Albo projekty, które upadły pomimo zebrania. Odróżniał mocno skamy od projektów, które upadły, bo większość startupów też upada i też około 90%. Co inaczej, to są skamy.
Myślę, że skamów, jakby ja wierzę w ludzi i nie sądzę, że skamów jest więcej niż jakiś mały procent tak naprawdę. Po prostu one są mocno medialne. Znaczy nie mam, wiesz, nie wiem, czym jest tak skam, jeżeli masz jakieś faktyczne badania, to chętnie zobaczę, jak to wygląda. No skam jest na przykład, był taki polski projekt, gdzie wszystko było pięknie, fajnie, pięknie, cały team pokazany, pomysł, bodajże to się nazywało Hashcard. No i po zebraniu kasy founderzy zapadli się pod ziemię, tylko się pojawił komunikat, że nie wiem, jacyś trolle czy spamerzy im przeszkodzili, no i projekt jest teraz zawieszony, inwestorzy, znaczy founderzy zapadli się pod ziemię, tak jak mówiłem, zniknęli. To jest ewidentny skam, tak? No i oczywiście pieniądze wyparowały. No, to jest pana zgoda, aczkolwiek mówisz o jednym przypadku, nie? Więc tak. W większości, to jednak jest zupełnie co innego. Takich przypadków będzie zawsze dużo i znam wiele takich przypadków w tradycyjnych startupach, które zebrały pieniądze od venture capital, tak? To zawsze jest umowa, i zawsze jest, masz jakieś zabezpieczenia, no ale jeżeli founderzy nagle stwierdzą, że nie chcą tego robić, albo wręcz angażują się w jakieś tam kryminalne rozwiązania, no to są do tego sądy, są do tego jakieś całkiem zupełnie inne, w inne rejony wtedy wchodzimy. Ale to jest dla mnie i w obu przypadkach to jest jakaś taka, wiesz, mała bardzo część. Możliwe, że trochę więcej jest tego w ICO, ale nie mam danych, więc trudno mi powiedzieć. No i tutaj mamy niespotykaną skalę tych inwestycji, gdzie jeden projekt, rekordowy projekt EOS zebrał 4 miliardy dolarów w ICO. No to jest jakby precedens w zbieraniu kapitału. Ma ogromną obietnicę i robi to człowiek, który już dostarczył w poprzedniej firmie, którą robił, więc trudno nazwać to w tym momencie skamem, tak? Jest. Nie, oczywiście. Nie mówię, że to jest w żaden sposób. To jest bardzo ryzykowna inwestycja. Po prostu. Tak. I nikogo nie nakłaniam do tego, żeby inwestował właściwie w cokolwiek poza obligacjami, jeżeli faktycznie albo nie ma po prostu tych pieniędzy do. Ogólnie takie, inwestując w startupy. Jeżeli nie robisz tego, czy to będzie ICO, czy to będzie venture capital, jeżeli nie robisz tego w sposób usystematyzowany i taki, który zakłada, że to ryzyko rozkłada ci się na wiele inwestycji i jednocześnie masz wiedzę odnośnie tego i robisz odpowiednie due diligence każdego startupu, no to jest zwykle po prostu ruletka. Jeżeli nie masz jakby tych rzeczy, że inwestujesz na przykład w jedną czy dwie firmy, no to zakładaj, że po prostu stracisz wszystkie te pieniądze. Na różnych forach typu rozmowy o startupach na naszym Facebooku co chwilę pojawia się człowiek, który mówi: mam do zainwestowania 100, 200, 300 tysięcy w innowacyjny startup, polećcie mi jakiś. Myślę, że częściowo są prowokacje, a częściowo faktycznie są ludzie, którzy chcą wejść w innowacyjną firmę, czują, że też nie ma zbyt wiele innych miejsc, gdzie można zainwestować pieniądze z oczekiwaniem jakichś sensownych zysków w tym momencie. No bo wszelkie lokaty, obligacje to są już totalnie minimalne zyski w tym momencie, a poza tym mamy rzeczy bardzo ryzykowne, typu właśnie kryptowaluty, więc szukają rzeczy, które dadzą zysk, a które nie są aż tak ryzykowne, no ale na pewno startupy to nie jest to miejsce, gdzie powinni lokować swoje pieniądze. Pojedyncze startupy. No bo tutaj jakby statystyki są dość depresyjne, tak? No tak, tak. Procent pewnie startupu, 90% to stracą wszystkie pieniądze, że większość pieniędzy inwestorów, więc to nie jest dobra inwestycja, jeżeli nie wiesz, co robisz. Aczkolwiek inwestycja już w fundusz, czy to fundusz taki aniołów biznesu, czy w fundusz venture capital, no to już jest w miarę bezpieczna w porównaniu z inwestycją w każdy startup, bo fundusz jednak dywersyfikuje to ryzyko. Prawie się nie zdarza, żeby fundusz stracił wszystkie swoje pieniądze. Tak? Bywa, że fundusz zrobi mniej niż zebrał pieniędzy, ale jednak najczęściej jest to jakiś zysk rzędu 5, 10, 15% rocznie. Czyli to już jest porównywalny zysk z
nawet lepszy zysk niż większość takich tradycyjnych inwestycji. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zainwestować w startupy, no to raczej polecam inwestycje w fundusz, podobnie jak na zwykłej giełdzie, tak? Inwestujesz w akcje konkretnych firm, jeżeli faktycznie zrobiłeś swój research na temat tych firm. A jeżeli nie, to inwestujesz w fundusze akcji, które same już rozumieją i same jakby to ryzyko dywersyfikują. No teraz jest jeszcze jakby kolejny krok, kolejny etap inwestycji, czyli inwestycje w ludzi. No bo tak na dobrą sprawę, jak masz foundera, który jest, wiesz, driven i w ogóle ma pasję i robi jeden biznes, jeden mu się nie udał, drugi mu się nie udał, to logiczniejszym rozwiązaniem jest zainwestowanie w tego człowieka, a nie w konkretny biznes, który robi. No bo pierwszy mu się nie uda, drugi mu się nie uda, ale powiedzmy czwarty mu wyjdzie, tak, i będzie wielkim sukcesem. No i można to zrealizować na przykład przez personalne tokeny, które ja ostatnio trochę promuję, też mam własny token personalny, Bogusz Coin, więc możesz wejść na giełdę i normalnie kupić tak jakby udział we mnie na dobrą sprawę i licząc na to, że któryś z moich biznesów odniesie sukces i w dalszej perspektywie wydaje mi się to bardziej opłacalne, żeby inwestować de facto w ludzi, jak myślisz? Wiesz co, to nie jest coś, co jest jakoś niesamowicie innowacyjne, bo przecież to się dzieje na rynku venture capital od wieków, może nie, bo nie ma tak długo, tak długo. Od wieków technologicznych, czyli od no tak, tu wiek co 3 lata jest, wiesz, nowy. Dokładnie, no więc jakby to jest totalny standard, że fundusz venture capital wchodzi, że nawet anioł biznesu wchodzi w jakiś biznes młodego człowieka, który fejluje, ale ten anioł biznesu nagle jest partnerem w funduszu inwestycyjnym i wchodzi w kolejny biznes tego człowieka, bo jakby śledził jego karierę i wiedział, dlaczego sfejlował, nie? Dlaczego była tam porażka i często porażka była z powodu braku doświadczenia albo po prostu z powodu, że mimo, że founder zrobił wszystko, co można było zrobić, no tak, ten biznes po prostu się nie udał. I fundusze są często bardzo przywiązane do konkretnych ludzi. To nie jest oczywiście to samo, co inwestycja w tego personalnego coina. Nie wiem, jak to formalnie dokładnie działa, bo rozumiem, że wtedy ten jakby coin obowiązuje cię, że w każdym biznesie, w którym jesteś, to jakby... Wiesz, to jest wszystko jakby kwestia umowy. No dokładnie, więc to jest jakby, to jest dokładnie moim zdaniem to samo, co się już dzieje od dłuższego czasu, tylko inny rodzaj sformalizowania tego. Szczególnie w przypadku na przykład artystów, czy ludzi, którzy właśnie dużo sami solo produkują, albo produkują w różnych zespołach, to może być ciekawy sposób na inwestycje. Nie mówię nie. No właśnie, a ty teraz jesteś, jakby przeszedłeś na tą drugą stronę. Na tą drugą stronę. Jeszcze nie tak do końca. Barykady, nie do końca. Ale powiedz trochę, jak zmieniło się twoje jakby postrzeganie w ogóle startupów w momencie, kiedy to ty zacząłeś inwestować, wykładać własne pieniądze. Czy już rozumiem, zacząłeś, tak? Już jakieś inwestycje poczyniłeś? Od dwóch lat tworzymy akcelerator startupów Reactor X, w którym w każdym startupie mamy swój udział. I to nie jest do końca inwestowanie, no bo to jednak jest bardziej pomaganie tym startupom na takim najwcześniejszym etapów rozwoju, którym są. Czyli zwykle przychodzą do nas ludzie, czy to po studiach, czy to częściej ostatnio po kilkunastu latach pracy w korporacji, którzy mają jakiś pomysł na i rozumieją jakiś biznes to bardzo dobrze i chcą stworzyć usługę, która wypełnia jakąś lukę, którą oni widzą po prostu. Właśnie najczęściej z tych korporacji mają jakieś doświadczenie, że no właśnie jest tu jakieś jedno miejsce, gdzie właściwie nie jest zagospodarowane i właściwie nie wiadomo dlaczego. I to jest najczęściej to, co ich gdzieś tam motywuje, żeby zacząć. Więc my pomagamy im tutaj od przejść od tego pomysłu do pierwszego finansowania najczęściej. To jest, wiesz, 3-miesięczny program, gdzie przede wszystkim zdobywasz ogromny network, czyli poznajesz właśnie
wszystkich tych przedsiębiorców, o których mówiłem wcześniej, to są w większości mentorzy w naszym programie, którzy poświęcają swój czas po to, żeby pomóc tym ludziom i żeby też pomóc im, dając im do dyspozycji swój network. Czyli nagle, wiesz, wchodzisz jako człowiek, który zupełnie jest, wiesz, z tego zamkniętego świata korporacji, gdzie znasz kilkanaście osób, z którymi pracujesz, i wchodzisz nagle w biznes, gdzie stajesz się bardzo szybko postrzegany jako ekspert w tej dziedzinie, którą reprezentujesz. Dzięki właśnie temu networkowi. No i jednocześnie też przez te 3 miesiące intensywnie pracujesz, tworzysz swoje MVP i idealnie po tych 3 miesiącach jesteś gotowy na przyjęcie pierwszego finansowania. Że to jest taka ta moja trochę misja z Reaktorem, którą razem z Dianą i Agatą tworzymy, żeby wykształcić trochę nowe pokolenie przedsiębiorców w Polsce. Oczywiście nie zrobimy tego sami, bo to jest 20-40 osób rocznie, no ale tak, ale staramy się jakby zapełnić tą niszę, która moim zdaniem jest bardzo zaniedbana, nie? Ta nisza taka edukacyjna. Ludzie w ogóle zaczęli robić startup, muszą rozumieć, z czym to się je, w jaki sposób do tego podejść, i tego nie daje im na pewno uczelnia, tak, w dużej części. Rozmawiałem trochę z amerykańskimi inwestorami, którzy bardzo się dziwili, że tak mało studentów jest w Reaktor X-ie, w naszym programie. Czemu? Jakby nie mamy tych, nie bierzemy tych świeżych absolwentów i nie przerabiamy ich na przedsiębiorców. No i właśnie tu jest trochę różnica między właśnie ludźmi, którzy kończą Stanford czy MIT, a ludźmi, którzy kończą Uniwersytet Warszawski czy SGH. Nie mają, nasze uczelnie cały czas nie wychowują przedsiębiorców, tylko wychowują takich modelowych pracowników korporacji. Trudno im przejść z tego modelu, z takich oczekiwań też, które mają od rodziny, od właśnie uczelni, od firm, które też sponsorują te programy na uczelniach, żeby wyrwać się z tego i pomyśleć, że bycie przedsiębiorcą to też jest fajna droga i jakby to też jest coś, co ja mogę zrobić tuż po studiach. Tego nie mają nasi studenci w tym momencie i myślę, że to jest też powód, dla którego tak mało jest takich naprawdę fajnych sukcesów w Polsce, jeżeli chodzi o ludzi tuż po studiach. Są oczywiście przypadki konkretne, ale nie ma tego tyle, co właśnie w Stanach, bo absolwentów, wiesz, Stanfordu, czy MIT, czy Berkeley. I tam w Stanach uczą faktycznie takiego myślenia, podejścia przedsiębiorczego? To jest gdzieś tam w tych niektórych, właściwie nie wszędzie, ale jest tych uniwersytetów kilka, które są takimi kolebkami przedsiębiorczości. Już na samym uniwersytecie już są profesorowie, którzy są przedsiębiorcami, którzy tworzą, którzy są, wiesz, w radach nadzorczych wielu startupów. To środowisko startupów i uniwersytetu się tam przenika. I wszystkie akceleratory typu Y Combinator czy Techstars rekrutują też na uczelniach. Startupy rekrutują na uczelniach. Często ludzie, którzy kończą studia, mają doświadczenie w kilku startupach, bo startupy są sexy, tak? Są bardziej sexy niż wielkie korporacje. Ludzie, szczególnie w tym młodym wieku, chcą zobaczyć, jak się pracuje w firmie, która może być kolejnym, wiesz, Facebookiem, kolejnym Netflixem. U nas takich ofert nie ma aż tak dużo cały czas. Nie ma gdzie w tak łatwy sposób pozyskać takiego doświadczenia. Więc wszystko jest na trochę mniejszą skalę. No i też same uniwersytety, no nie ma zbyt wiele osób takich jak Agnieszka Skala, które na uczelni jakby całą tą wiedzę przekazują, choćby tę teoretyczną wiedzę odnośnie tego, w jaki sposób, wiesz, działają takie firmy i w ogóle dają studentom znać, że taka droga w ogóle jest możliwa. No takich, jest takich trochę inicjatyw na Koźmińskim, jest właśnie Agnieszka na Politechnice, jest kilka fajnych osób, ale to są pojedyncze przypadki, nie ma jakiegoś systemowego podejścia do wykształcania przedsiębiorców, a jest takie podejście w Stanach i to, no i to w Stanach, wiesz, jest trochę kulturowo też od samego początku powstania pewnie Ameryki, więc to nie będzie tak łatwo dogonić. No właśnie, myślisz, że jest możliwa jakaś taka fundamentalna zmiana na przykład w systemie edukacji,
no żeby na przykład, z tego co pamiętam, gdzieś tam w liceum jakieś podstawy przedsiębiorczości, to uczyli jak wypełnić PIT-a i jak napisać CV to też jest do korpo. Tak. Jak wypełnić PIT-a to jest istotne, chociaż nie powinno tego szkoleń, tylko to po prostu powinno robić państwo dla nas, jak w większości sensownych krajów. Wiesz co, no to wszystko się rozbija o to, kto prowadzi te zajęcia. Jeżeli podstawę przedsiębiorczości, wiesz, prowadzi człowiek, który nie zakładał nigdy firmy, no nie widzę tego specjalnie. No niestety tak to wygląda. Na ogół prowadzi to po prostu nauczyciel innego przedmiotu, tak, który... Wszystko no. się rozbija o ludzi, o to, no, ten przykład musi iść od nauczyciela, jeżeli pamiętasz, jak to było w liceum czy w podstawówce, szanowałeś tych nauczycieli, którzy po prostu mieli pasję, tak? I chcieli tę pasję przekazać. I to byli ci ludzie, których się gdzieś tam pamięta. Nie? No, trudno mieć pasję, jeżeli nie tworzyłeś tego, nie robisz tego, faktycznie się tym nie pasjonujesz. No. Tak, nieduży szacunek niestety miałem do nauczycieli informatyki, którzy no, nie wiedzieli w zasadzie nic o informatyce, tak, to ja wiedziałem dużo, dużo więcej już na tamtym etapie, oczywiście z całym szacunkiem do nich, jeżeli słuchają, pozdrawiam. Na pewno słuchają. No ale oni na przykład nie mieli pojęcia w zasadzie o programowaniu, tak, no o podstawach Worda, Excela i tak dalej, i jak zainstalować Windowsa, no to było trochę smutne z mojej perspektywy, no bo nie miałem wtedy żadnych takich mentorów w szkole, tak? Oczywiście jakieś były zajęcia pozalekcyjne, gdzie się na przykład uczyłem programowania i tam byli faktycznie ludzie, którzy wychodzą z pracy, z korporacji, są programistami, idą i uczą młodzież. No to było fajne. No wiesz co, też jakby pomyśl sobie, ile razy miałeś w podstawówce czy w liceum wizytę człowieka, który skończył tą szkołę 5-10 lat temu i zrobił coś fajnego w życiu. I przychodzi opowiedzieć dzieciakom o tym, że ja tutaj skończyłem właśnie to liceum wasze, a teraz robię takie i takie rzeczy, żeby ich zainspirować trochę do tego, że można robić w życiu ciekawe rzeczy i można to robić po tej szkole. Miałeś kiedyś kogoś takiego? Zero, nie. Ja nie zostałem zaproszony nigdy przez nikogo, kto, przez żadne moją szkołę, czy liceum, czy uczelnię. Nie mówię, że wiesz, jestem jakimś niesamowicie successful przedsiębiorcą, ale myślę, że miałbym coś do przekazania pewnie tym ludziom i im wyżej jak gdzieś tam dalej zajdziesz, tym bardziej te uczelnie powinny dbać o to, żeby właśnie pokazywać takie przykłady i pokazywać, w ogóle być dumny z tego, że taki Stefan Batory czy właśnie taki Mariusz Kralewski skończył naszą uczelnię. Nie? W ogóle tego nie robią. To jest jakiś taki cykl, który istnieje właśnie na uczelniach amerykańskich, gdzie oni wracają, jakby, czy to prowadzą jakieś zajęcia, czy pro publico bono najczęściej, tak, albo ale po to, żeby też jakby przekazać to dalej. No, ludzie mają taką chęć, jakby, szczególnie jak się już osiągnęło jakiś sukces, albo ma się jakąś swoją pasję i chce się zarazić nią innych, no, to nie jest jakiś wielki wysiłek, żeby coś takiego zorganizować. No, ale musi być świadomość tego, że w ogóle można coś takiego zrobić. No i jakby też taka jakaś przedsiębiorczość w takim sensie, żeby zagadać do ludzi, sprawdzić, czy wśród naszych absolwentów nie ma jakichś fajnych osób, które mogłyby przyjść i pogadać z tymi dzieciakami. Ja zachęcam do tego wszystkich nauczycieli, którzy nas słuchają i dyrektorów szkół w całej Polsce, żeby zrobić taki mały research, nie? I zobaczyć. Może akurat się okaże, że właśnie ktoś, kogo gdzieś tam, którym czytaliśmy w Pulsie Biznesu, właśnie naszą podstawówkę skończył, nie? I może będzie chciał wpaść, jak będzie akurat rodzinę odwiedzał. Tak, polecamy, bo generalnie jest zasada taka, że ludzie lubią mówić o sobie, szczególnie jeżeli coś fajnego zrobili, więc chętnie przyjadą. Taką inicjatywę podobną, o czym mówiłeś, robi właśnie jeden z poprzednich gości podcastu, Maciek Aniserowicz, który no, buduje dużą społeczność, ma dużą społeczność programistów wokół siebie i też ma taką misję jakby edukacji młodych i on sam po prostu zrobił turnę po szkołach, gdzie w sali gimnastycznej dla jakichś tam, nie wiem, techników informatycznych czy klas matematyczno-informatycznych opowiadał, jak ta praca programisty faktycznie wygląda i czy warto, czy nie warto
ile tam się tak naprawdę zarabia i jak to wszystko wygląda z takiej praktycznej strony. Przy czym on to po prostu zainicjował sam i on musiał do tych szkół napisać, pojechać, zrobił to w ramach takiej misji po prostu, którą jakby w sobie ma. Super. Super, bardzo fajnie. Fajnie, że ma dużo czasu i może to zrobić. Tak, tak. Czas cenny na... Tak, nie buduje startupów, wiesz, w reaktorze, gdzie tam ludzie po 20 godzin harują od poniedziałku do niedzieli. A propos harują, też ciekawa historia. W ostatnim batchu Reaktor X-a mieliśmy chłopaka z Korei Południowej, Senki, który po kilku tam... tygodniach pracy w reaktorze właśnie podszedł do nas i mówi: słuchaj, do mnie, do Diany, tam do naszej zespołu, coś jest nie tak z tymi ludźmi w reaktorze. Mówię: co jest nie tak? No nie wiem, oni strasznie mało pracują. No jak to mało? No siedzą przecież, to już 18, jeszcze pełno ludzi siedzi. Mówię: gdzie 18? Nikogo nie widziałem, kto spał w reaktorze w pracy. Jeszcze nikogo nie widziałem takiego. U nas w Korei to jest normalne. Myślałem, że ja sobie robię na początku, ale trochę pogadaliśmy i no i faktycznie jakby tam jest ta kultura pracy jest pociągnięta aż do ekstremum, że bywało, że całe tygodnie siedzieli w pracy i pracowali od rana do nocy, szli spać i pracowali dalej. I to wiesz, w Samsungu, nie? Czy w firmie, która wcale nie są ich właścicielem tej firmy i to daleko, daleko im do właścicieli. Ale no, jakiś tam powód pewnie jest, dla którego Korea jest od 50 lat najszybciej rozwijającym się krajem i wiesz, przeszli od zupełnego zera właściwie, od bycia... krajem, który głównie po taniości tworzył jakieś sprzęty albo jakieś mało zaawansowane rzeczy dla Zachodu, nagle stali się, wiesz, liderem. To pewnie jakby ta kultura pracy jest istotna. Ewidentnie u nas tego nie ma, a jest to w Stanach, jest to w tych wszystkich rynkach azjatyckich, które się bardzo rozwijają, bo to nie tylko Korea, ale też Japonia, ale też Chiny mają inny etos zupełnie. No i tak. Wyprzedzają nas, tak? Europa jest w tyle i wydaje mi się, że nie chcę brzmieć bardzo pesymistycznie, ale wydaje mi się, że przegraliśmy ten wyścig, jeżeli chodzi o taki wyścig o bycie liderem technologicznym, tak, liderem, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. Mamy inne zalety. Tego się trzymajmy. Powiedz, jaką drogę trzeba przejść, czego się trzeba nauczyć od takiego foundera, którym się jest pierwszy raz, zakładasz pierwszą swoją firmę, do no, takiego pełnoprawnego właściciela, czy CEO, czy jakkolwiek to możemy nazwać. No bo wy tego staracie się nauczyć swoich ludzi w reaktorze. I co się na to składa, na tą drogę? No, prawdę powiedziawszy, nie da się tego nauczyć, tak? Można przyswoić teoretyczne zasady, można przyswoić, można poznać najczęstsze błędy, żeby przynajmniej nie popełniać tych podstawowych błędów, tak, żeby nie robić dokładnie tych samych błędów, które robili ludzie przed nami. Ale no nie ma lepszego nauczyciela niż praktyka, więc po prostu trzeba zacząć bardzo wcześnie i trzeba od samego początku, jeżeli chcesz iść w kierunku tworzenia swojej firmy. Ja bym namawiał, wiesz, dzieciaków już w liceum, żeby tworzyli projekty, żeby organizowali się i tworzyli coś nowego. To może być, wiesz, gazetka szkolna, teraz pewnie się nie robi gazetek szkolnych, no ale podcast, wideokast, społeczność, wiesz, i gamingowa, cokolwiek. Chodzi o to, żeby budować, żeby wiedzieć jakby, gdzie jest twoja jakaś pasja i przynajmniej w tym momencie, kiedy możesz to robić i masz czas, bo w liceum, na studiach ma się mnóstwo czasu,
zacząć coś budować od zera i zarządzać tym, nie? I mać, i jakby ty jesteś osobą odpowiedzialną wtedy za zbudowanie. To nie musi być firma, aczkolwiek to oczywiście też można, ale to może być cokolwiek, co wymaga organizacji, bo ty wtedy uczysz się jakby takich podstaw, które później będą, wiesz, owocować, jak będziesz tworzyć firmę, będziesz zarządzać ludźmi, będziesz musiał albo musiała zarządzać konfliktami z innymi zupełnie nie, sprzecznymi osobowościami, innymi celami i tak dalej. To bym, jakby to byłoby coś, co pewnie bym mocno polecał ludziom, żeby się po prostu, wiesz, nauczyć na swoich jednak błędach. I tak się będą uczyć, i tak będą robić te błędy, wiesz, tworząc firmę, ale bo każda firma jest inna i challenge są inne. Z każdą tą kolejną generacją pojawią się nowe rzeczy, których po prostu wcześniej nikt nie przechodził, więc to trudno, żebyś umiał to robić. Nie da się tego, ale to, co można zrobić, to przygotować się teoretycznie, zobaczyć, kto, jeżeli już tworzysz swój nowy biznes, sprawdzić, jakie inne biznesy były w tym rejonie i jakie błędy popełniły, dlaczego im się nie udało, żeby po prostu nauczyć się na tych błędach, a nie samemu je znowu popełnić. To jest coś, co staramy się ludziom gdzieś tam wbić do głowy. A i tak swoje błędy popełniam, to nie ma żadnej na to rady, niestety. No niestety, no tutaj jakby twoje doświadczenie działa dużo lepiej niż to, co przeczytasz. Możesz to, w to uwierzyć, nie uwierzyć, zastosować, nie zastosować. A jak przeżyłeś coś na własnej skórze, na własnym biznesie, to jest dużo, dużo bardziej... jakby tak mocniej na ciebie oddziałowuje, to też jakby procesy mózgowe zupełnie inaczej działają, jeżeli czegoś doświadczamy, a jeżeli o czymś czytamy, jakby czysto teoretycznie. Zdecydowanie. Ale to, co możemy na pewno przekazać, to jest takie miękkie rzeczy. Tworząc firmę, no często musisz podejmować dużo decyzji. Choćby nawet decyzja o tym, czy brać finansowanie, czy nie brać finansowania. Pogadanie z kimś, kto pozyskiwał finansowanie już wiele razy, pomaga, tak? Bo pomaga trochę lepiej to zrozumieć, niż jak czytasz o tym w książce. Jakby masz trochę większe zaufanie do człowieka, z którym siedzisz obok i czujesz, że jakby on ci pomaga w tym biznesie. Więc samo też, wiesz, sami też ludzie i ocenę tego, z kim warto porozmawiać, kto ma jaką opinię, czy z tym funduszem w ogóle warto negocjować, czy lepiej sobie, wiesz, czy ja po prostu już mam, ja czy cały ten nasz zespół Reaktora i innych tego typu inicjatyw, no mamy, siedzimy w tym środowisku, to nie jest wielkie środowisko, szczególnie w Polsce, więc ta informacja gdzieś tam pływa, nie? I wszyscy dokładnie wiedzą, z kim rozmawiać warto, kto kogo gdzieś tam oszukał wcześniej, kto gra fair. To są informacje, które łatwo uzyskać, a można wiele stracić, nie robiąc takiego swojego, wiesz, researchu, takiego swojego due diligence przed pisaniem umowy z inwestorem. W takich historii znałem, miałem już tak dużo founderów, którzy zachłysnęli się trochę tym, że ktoś chce im, gdzieś tam kładzie im pieniądze na stole, że podpisali wszystko, co było tylko do podpisania, nie pytając się, nawet nie rozmawiając z kolejnym. Fajnie mieć kilka ofert, a nie jedną, bo wtedy możesz wybrać tą najlepszą. Nie? Jakby tak robisz w większości, jak kupujesz telewizor, to nie idziesz do pierwszego sklepu i kupujesz pierwszy telewizor. Czemu tak robisz z inwestorem? To jest dokładnie ten sam, to jest dokładnie taka sama transakcja. I zwłaszcza, że jeżeli jeden inwestor daje ci pieniądze, to jest naprawdę duża szansa, że inni też ci dadzą pieniądze. Nie wszyscy, ale to rzadko się zdarza, że to jest jedna oferta. Więc warto robić due diligence, jeżeli chodzi o ludzi i nie tylko inwestorów, ale też o swoich founderów, o swoich pracowników. To są te rzeczy, które najczęściej na takim początkowym etapie zabijają startup. Wcale nie rynek, klienci też oczywiście, ale takie relacje między ludźmi na wczesnym etapie, widziałem to wiele razy, po prostu zabiło firmę. Dzięki. Chciałem jeszcze tak przejść szybciutko trochę przez twoją startupową historię. Twoim chyba jednym z takich, nie wiem czy pierwszym, czy jednym z pierwszych na pewno projektów był Filmaster.
Możesz chwilkę powiedzieć, czym był Filmaster? Jak ten moim, ale... Piątym, okej, dobra. Ale nie wszyscy kojarzą te poprzednie. No i też poprzednie nie nazywały się startupem, tak? Bo ja to robiłem od 2005 roku. Wtedy firmy robiłeś jeszcze. Nawet nie firmy, ja trochę robiłem zawsze społeczności. Tworzyłem najpierw społeczność fanów Linuxa w Polsce. Takie strony jak i Linux.org, czy Linux News, czy OS News. OS News jeszcze istnieje do dzisiaj. Jakby to były te rzeczy, na które się uczyłem trochę budować społeczność i budować coś, co działa, nie? Jakąś stronę, która ma nagle, wiesz, kilka milionów wyświetleń, ludzie przychodzą na nią codziennie i czerpią z niej informacje. To było bardzo fajne. Wow. Filmaster to była pierwsza firma, która pozyskałem finansowanie na jej rozwój. Najpierw z grantu od PARP-u, później od niemieckiego inwestora Larsa Hinrichsa, Sackfowell, a później jeszcze od kilku inwestorów, takich aniołów biznesu z całej Europy. Więc to był pierwszy poważny biznes, gdzie miałem co-founderów, miałem pracowników, miałem produkt, miałem klientów, miałem sprzedaż międzynarodową i tak dalej. A wcześniej to była trochę hobby, zabawa. Aczkolwiek miałem ofertę sprzedaży jednego z moich poprzednich serwisów. No to były te serwisy, tak, Linux.org, Linux News i co jeszcze przed Filmasterem tam było? OSNews.pl to był chyba największy. On cały czas jeszcze istnieje, ale już ja go teraz nie rozwijam. To był projekt, który właściwie w 3 tygodnie zbudowałem, jak czekałem na swój projekt w Deutsche Banku, pracując w Wielkiej Brytanii. Zostałem zatrudniony do firmy, ale nie miałem projektu. Chcieli mnie. Zdarza się. Bo po prostu przeszedłem wszystkie tam te programistyczne testy dobrze, a później się okazało, że nie ma projektu, więc stwierdziłem, dobra, to sam sobie zrobię projekt. No i stworzyłem OS News. I to był serwis, który właściwie w ciągu roku rozwinął się do takiego lidera rynku takich newsów, szybkich newsów technologicznych. To był 2007 rok. Jeszcze przed Spiders Webem, chyba jeszcze przed Antywebem, albo Antyweb był wtedy jeszcze takim małym blogiem. No nie pociągnąłem tego w tym kierunku, bo dosyć szybko jakby ta pasja filmów mnie całkowicie jakby pochłonęła i tamten serwis po prostu sobie zaczął, to był taki trochę wykop, każdy mógł dodać z jakiegoś tam newsa, więc to się samo trochę kręciło, a ja się skoncentrowałem na Filmasterze, po prostu w tym momencie filmy to było coś, co mnie najbardziej kręciło. I jak, na czym polegał w ogóle Filmaster i powiedz mi, jak to zmonetyzować w ogóle? Tak, gdybym o tym wiedział, to pewnie nie zaczynał nigdy tej firmy. Bardzo trudno to zmonetyzować. Pierwszy pomysł to był taki, żeby stworzyć system rekomendacji filmów na podstawie twojego gustu. To było dużo przed tym, jak zrobił to tam Filmweb i kilka innych firm, które robią to teraz. To był 2009 rok i znałem jeden serwis, który to robił, ale nie podobało mi się, w jakiś sposób to robił, więc napisałem swój własny algorytm rekomendacji filmów, gdzie można było ocenić każdy film tam z gwiazdkami od 1 do 10, no i dosyć szybko zaczął polecać na podstawie tego, co inni ocenili, którzy lubią rzeczy podobne jak ja. I to bardzo fajnie działało. Można było, miałem kilka tysięcy ludzi, którzy w ciągu pierwszego miesiąca zarejestrowali się, zaczęli oceniać te filmy, miałem tam od razu miliony ocen, bo to każdy, byli ludzie, którzy po 300-400 filmów w jednej sesji ocenili. Totalni maniacy filmowi. No i ten system zaczął sobie bardzo fajnie działać, zaczął polecać fajne rzeczy i zbudował się bardzo szybko, udało się zbudować taką społeczność takich totalnych geeków filmowych. Ludzi, którzy, wiesz, chodzą na festiwale, oglądają po 5-6 filmów dziennie na tych festiwalach. Poznałem w ogóle mnóstwo tych ludzi i to są moi świetnie znajomi do dzisiaj, więc to była bardzo fajna taki aspekt, którego się nie spodziewałem w sumie, tworząc tą społeczność. Problem był w tym, że tych geeków nie było aż tak wielu. Udało nam się dojść do takiego chyba maksimum rzędu 100 tysięcy czy 150 tysięcy użytkowników i gdzieś jakiś sufit uderzyliśmy. W tym momencie byliśmy też w Wielkiej Brytanii, w Polsce, w kilku miejscach to odpaliliśmy. Mieliśmy nawet sporo różnych takich fajnych partnerstw z dużymi festiwalami filmowymi, jak nawet Horyzonty, czy w Polsce, czy Raindance w Londynie.
ale nigdy nie udało się dojść w tej konsumenckiej wersji naszego systemu do takiej skali, gdzie zarobki na przykład na reklamach byłyby na tyle duże, żeby w ogóle, wiesz, choćby utrzymać ten nasz zespół. Mieliśmy tam chyba wtedy 5 czy 6 osób. Więc w tamtym momencie, to był 2011 rok, jak stwierdziliśmy, że konsumencka część tego biznesu chyba nie będzie nam przynosić kasy, ale wszyscy super oceniają ten system rekomendacji. Więc postanowiliśmy, że po prostu spróbujemy sprzedać ten system rekomendacji innym tego typu serwisom, które już mają klientów. I wtedy właśnie pozyskaliśmy pierwszą taką poważną rundę finansowania. Tam było około 1 000 000 złotych od właśnie niemieckiego inwestora Hackforward. Głównie na to, żeby zbudować właśnie ten system taki B2B. I to był ten moment, kiedy trochę zmieniliśmy w ogóle strategię i poszliśmy w kierunku rozmów z konkretnymi klientami. To były sieci kin i serwisy typu VOD. I to zaczęło całkiem nieźle śmigać. Udało nam się pozyskać chyba z 3 czy 4 takich dużych klientów, czyli połowę właściwie sieci kin z Wielkiej Brytanii. Empire, Real i Odeon. W Niemczech mieliśmy ProSieben, czyli tą wersję VOD ich serwisu telewizyjnego. Oni płacili co miesiąc pieniądze za tą usługę, więc zaczęło to się jakoś tam kręcić. Zaczęliśmy w końcu zarabiać więcej niż wydawaliśmy, co było dla mnie niesamowite dosyć, bo dobre 3 lata właściwie byliśmy pod kreską. Z czego się utrzymywaliście wtedy, jak byliście pod kreską ciągle? Przez jakiś czas z grantu od PARP-u. Wszyscy hejtują program 8.1, ale dzięki niemu, wiesz, rzuciłem korpo w Londynie, dobrze płatną pracę i przyjechałem do Polski i zacząłem robić biznes. Więc, i zbudowałeś serwis społecznościowy dla kotów wtedy. Tak, dokładnie. Twój pierwszy projekt. Dla kotów, które lubią filmy. O, no. Dokładnie tak. Więc z tego plus z moich własnych oszczędności. Ogólnie wydałem wszystko, co miałem, co zarobiłem. To nie była zbyt mądra decyzja, ale co robić? No, kupiłeś naukę po prostu. Trochę tak. Na żywym organizmie. No strasznie żałuję, że w tamtym momencie nie byłem w jakimś takim właśnie programie typu Reactor X, bo mocno by mi to pomogło i myślę, że przyspieszyłoby mi mocno rozwój i tych błędów bym nie popełnił tyle. Byłem też bardzo wolny, bardzo wolno iterowaliśmy. Dużo wcześniej trzeba było zamykać projekty, które widać było już, że nie działają. My jakoś chcieliśmy je dopchnąć do końca i robiliśmy też zbyt wiele rzeczy naraz. Było ileś takich, wiesz, typowych błędów, które wszystkim się mówi, nie róbcie tego, fokus. Jakiś przykład takiego błędu? Wiesz co, no stworzyliśmy chyba z 5 różnych aplikacji dla konsumentów i wydaliśmy po prostu tyle kasy na różne, wiesz, apki, jakoś uwzięliśmy się na tych konsumentach, chcieliśmy zrobić aplikację, wiesz, dla fanów kina, nie patrząc na to, że ten rynek nie jest taki duży, nie? Nawet cały IMDb, największy serwis filmowy, nie zarabia jakoś za dużo kasy, nie? Jakoś tak nie mogliśmy, te dane fakty nie miały dla nas specjalnego znaczenia, bo myśmy tutaj mieli swoją wizję, nie? Wiem, że to brzmi absurdalnie teraz, ale ja to, jak widzę to teraz w kolejnych founderach, to wiesz, krew mnie zalewał, ja wiem, że byłem tam, robiłem to, dokładnie rozumiem cię, ale to this is not the way to go, nie? Nie tak stworzysz biznes. No więc dopiero w momencie, jak zaczęliśmy robić B2B, to zaczęło to się jakoś tam spinać. Pomógł mi też mocno właśnie doradca, człowiek, który pracował w sieci kin View Entertainment w Wielkiej Brytanii. Udało mi się go pozyskać, on zrzucił w ogóle swoją pracę View i został naszym takim szefem, naszym jakby chairmanem, tak to się nazywało, czyli takim głównodowodzącym, jeśli chodzi o sprzedaż, o marketing wśród tych klientów, do których chcieliśmy dotrzeć. I też dzięki Markowi pozyskaliśmy większość naszych klientów tak naprawdę. Ja byłem tam człowiekiem od technologii wtedy, a on był człowiekiem z siwymi włosami już, który, wiesz, mówił tak, ci chłopcy wiedzą, co robią. No i udawało się, tak, jakby mieliśmy sporo fajnych sukcesów. Ale też to nie był, dlatego mówię, że to nie był taki niesamowity sukces jak ileś innych firm, o których mówiłem wcześniej, że jednak doszliśmy też do jakiegoś tam sufitu. Ten rynek w ogóle rekomendacji, sprzedaży rekomendacji jako serwisu nie był jakiś taki
hit bardzo duży. Na całym świecie tych firm było może z 1000, które mogły coś takiego opłacić. Każdy płacił maksymalnie z 5000 euro miesięcznie. Jak sobie to policzysz, no to nie wychodzi z tego jakiś niesamowity biznes, tak jakbyśmy mieli całość tego rynku. Więc jak dostałem w pewnym momencie ofertę od Samby, czyli od firmy, która w końcu przejęła naszego filmastera, no to było coś, co długo nad czymś długo debatowaliśmy. I odrzuciliśmy tą ofertę w tamtym momencie, więc to tak było, że dostaliśmy ofertę sprzedaży i dopiero po roku tak nawet ta sprzedaż się zadziała, bo sami stwierdziliśmy, że jeszcze mamy dużo więcej przed sobą i możemy jednak być lepsi od nich. Ale wiesz co, po roku jakoś doszliśmy do wniosku, że po prostu to się nie rozwija na tyle szybko, ile byśmy chcieli. A z drugiej strony Samba robiła bardzo podobne rzeczy, ale weszła z zupełnie innej części. My zaczęliśmy od technologii, oni zaczęli od klientów i sprzedaży reklam. Ten sam biznes, personalizacja, systemy rekomendacji, ale zupełnie inne podejście do klientów. No i Samba miała w momencie, jak nas przejmowała, pewnie już kilka milionów dolarów przychodu, a my mieliśmy pewnie kilkaset tysięcy złotych przychodu. No i jakby tak się zakończyła ta historia Filmastera. Sama nas wchłonęła, co było super rozwiązaniem dla obu stron. Możesz podać jakieś kwoty, jakie tam wystąpiły? Wiesz co, kwoty były wszystkie ściśle tajne, przez poufne, ale to głównie dlatego, że Samba była firmą prywatną i nie miała konieczności ujawniania wszelkich kwot akwizycji. Ale to, co gdzieś tam zdradzaliśmy, no to, że wszyscy inwestorzy na tym zarobili, nasi Filmastera, wszyscy founderzy też na tym zarobili, przede wszystkim tym, że Samba się bardzo fajnie rozwija i wszyscy jesteśmy udziałowcami w Sambie. Więc jakby wszyscy wyszli na tym na duży plus, no ale oficjalne informacje to wiesz, się pojawią dopiero jak Samba sama zrobi jakiś IPO czy jakiś inny exit, bo wtedy tak naprawdę te rzeczy się upłyną. Ale to był jakby dobry deal z różnych przyczyn. Dla mnie przede wszystkim z takich przyczyn, że nagle stałem się wiesz, europejskim leadem dużej firmy, która jest właściwie już liderem rynku w Stanach i jest cholernie szybko rosnącą firmą. Przez te 3 lata, kiedy myśmy tutaj byli i rozwijali Sambę w Europie, Samba urosła 10-krotnie, zarówno jeżeli chodzi o przychody, jak i liczbę osób. Myśmy ten oddział w Polsce założyli mając 5 osób, teraz mamy ponad 30, będziemy mieli po niego 50 do końca roku, więc to idzie jak lawina i tak samo idą przychody i bycie częścią takiego teamu, nie, który już jest na tej fazie, gdzie większość naszych startupów nigdy nie będzie, czyli jest już po serii B finansowania, jest firmą, która przynosi przychody, jest firmą, która idzie jakby bardzo szybko w kierunku bycia jednorożcem, to jest niesamowite przeżycie, być częścią tego w środku. I każdemu w sumie tego jakby bym życzył, żeby przez chwilę chociaż popracować, nawet jeżeli samemu się nie uda ci zrobić takiej firmy, to chociaż bycie częścią, wiesz, gdzieś tam decyzyjną częścią takiej firmy, to jest no też niesamowicie, jeżeli chodzi o samo wiesz, uczenie się i myślę, że to będzie procentować mi też mocno w przyszłości, po prostu rozumiem jakie problemy takie firmy mają. Nie będąc w środku, trudno sobie takie rzeczy po prostu wyobrazić. No super, super, naprawdę życzę wam wszystkiego najlepszego i no bardzo fajną tą drogę przeszedłeś. Już tak idąc ku końcowi, chciałem cię jeszcze zapytać, co cię w ogóle motywuje do takiego działania, do tego, że wstajesz rano i robisz te wszystkie projekty, dzielisz się wiedzą, masz jakieś inspiracje, czy jakby to wypływa z ciebie bezpośrednio? Myślę, że to jest jakiś rodzaj wady mózgu, bo chyba tak. Większość osób jest bardziej ukontentowana, tak powiem, i jakby wolniej nudzi się różnymi rzeczami. Są ludzie, którzy są dobrzy w otwieraniu rzeczy i są ludzie, którzy dobrzy w zamykaniu rzeczy. Ja ewidentnie jestem bliżej tych otwierających,
po prostu najbardziej jara mnie, wiesz, tworzenie czegoś zupełnie nowego, budowanie, ale też nie, jakby nie lubię zostawiać rzeczy samych sobie, tak? Lubię rzeczy, które gdzieś tam się dochodzą do jakiegoś końca. Jakby to jest też powód, dla którego pewnie Feedmaster przetrwał, bo wiele razy można było to zamknąć i to samo było z reaktorem. Wiele razy musiałem dokładać do tego z własnej kasy, nie wypłacać sobie pensji przez kilka miesięcy. Byłem na garnuszku żony przez jakiś czas, więc ileś do takiej determinacji jednak trzeba, żeby dopinać rzeczy do końca, ale no, na pewno jara mnie zdecydowanie tworzenie rzeczy nowych i często jest tak, że po prostu po jakimś czasie zostawiam coś, co jest fajnie funkcjonujące, znajduję ludzi, którzy to przejmują i dają to, jakby to wykopują na jeszcze kolejny poziom. Tak było z reaktorem, gdzie tak naprawdę 2 lata temu przekazałem całość Dianie. Diana zrobiła, wiesz, małego coworku, który miał fajną społeczność, zrobiła topowy akcelerator w Polsce. Razem z Agatą, które właściwie w tym samym momencie tak naprawdę dołączyły. Ja cały kredyt dostaję za to, a tak naprawdę ja tam byłem doradcą, a Diana była główną osobą, która cały ten program zbudowała i day to day działała z tymi startupami. No więc to mnie po prostu kręci, no. Kręci mnie tworzenie takich rzeczy i kręci mnie to, że widzę, że takie projekty jak Reaktor, jak Feedmaster i teraz Samba, jak Startup Poland idą, działają, rozwijają się i ja już nawet nie muszę wszędzie, wiesz, codziennie sprawdzać, czy to działa, po prostu jest ta machina, która fajnie się kręci, machina i ludzie, nie, bo w każdym z tych projektów mam po prostu świetnych ludzi, których myślę, że jak ktoś mnie ostatnio zapytał, w czym jestem dobry, to trudno by mi powiedzieć, bo tak naprawdę nie ma jakichś takich rzeczy, w których się super specjalizuję, ale ta jedna, która mi przychodzi do głowy, to zatrudnianie. W tym naprawdę jestem dobry i tutaj nie będę się fałszywie skromny, naprawdę dobrze mi wychodzi zatrudnianie ludzi. Rzadko się sparzyłem na ludziach, mimo że mam bardzo dużo zaufania właśnie do ludzi i takiego dawania im odpowiedzialności, To naprawdę jestem super dumny zarówno z Elizy, która była szefową startupu na początku, teraz z Julii, z Diany, która i z Agaty, które w reaktorze całkowicie na kolejny poziom to podnieśli. Powiem, jestem chyba dobry w zatrudnianiu dziewczyn. Może mi się po prostu jakoś fajniej pracuje. I tak samo w Sambie i w Filmasterze, więc to pewnie jest to, co mnie gdzieś tam najbardziej kręci w środku. Plus ten uraz mózgu, tak, który powoduje, że nie jestem w stanie wytrzymać długo w jednym miejscu. No i na pewno jesteś dobrym inicjatorem, jeżeli budujesz tak dużo różnych przedsięwzięć, które potem są sukcesami. To na pewno świadczy o tym, że umiesz jakby rozpoczynać różne nowe inicjatywy. Powiedz mi na koniec, czy masz coś takiego, co chciałbyś przekazać słuchaczom, czy może braci startupowej polskiej, jakieś myśl, pytanie, podsumowanie, coś, co ci przychodzi do głowy? Im więcej ludzi znasz, tym więcej ludzi może ci pomóc. Bardzo proste zdanie, które nie każdy chyba sobie jakoś tam przyswaja. Myślę, że cały czas takim dużym problemem naszego startupowego świata jest to, że ludzie nie proszą o pomoc, nie szukają pomocy i nie zakładają, że ludzie będą w stanie i będą chętni im pomóc. A wszystko, co ja osiągnąłem, to dzięki temu, że w dobrym momencie spytałem się o pomoc ludzi, którzy są mądrzejsi ode mnie, którzy dali mi fajne intro do fajnej osoby, które poznały mnie z kimś, które pokazały mi jakąś niszę, której nie widziałem. Czyli dużo, dużo gadania od samego początku tworzenia swojej firmy, mówienie o tym wszystkim dookoła. Jak ty zarażasz tym entuzjazmem, może to jest też ten powód, dla którego ludzie się trochę zarażają tym entuzjazmem ode mnie. Jak ja mam jakąś pasję i zarażam entuzjazmem innych, to nagle wszyscy inni zaczynają mówić o tym. Oj, słuchajcie, w tym reaktorze fajne rzeczy się dzieją. Słuchajcie, ten Feedmaster, może coś z tego będzie. Startup Poland, kurczę, może to będzie fajna inicjatywa, może się na to przyłączyć. I więcej ludzi jakby czuje ten entuzjazm, to później to gdzieś tam leci, nie? I fajne rzeczy wracają z powrotem. Także dużo, dużo mówić, pracować, ale też mówić o tym, co się robi. Piękna myśl. Borys, gdzie cię można znaleźć w sieci, jeżeli ktoś chciałby jeszcze troszeczkę się z tobą skontaktować, właśnie pogadać, poszerzyć swoją siatkę kontaktów? Ja jestem człowiekiem mailowym, więc piszcie do mnie na borys@reactorwarsaw.com.
najlepiej. Telefonów raczej nie odbieram. W sieci jestem właśnie pod mailem, ale też w realu jestem na każdym Open Reaktorze, więc zapraszam na Open Reaktor co miesiąc. Impreza w reaktorze, fajni speakerzy, ale też fajny sposób na to, żeby poznać ludzi, którzy coś fajnego zrobili. I pogadaj ze mną przy okazji i całą ekipą reaktora. Dzięki w takim razie za rozmowę. Było super. No i do zobaczenia. Trzymaj się, hej. Dzięki za zaproszenie. Trzymaj się, pa, pa. Dzięki serdeczne, Borys, za podzielenie się wiedzą. Mam nadzieję, że tobie, drogi słuchaczu, ta rozmowa dała dużo, dużo wartości. Jeżeli tak, daj nam koniecznie znać w komentarzach, na social mediach, mailowo, gdziekolwiek. Super by było, jeżeli zostawisz recenzję na iTunes. Twoja recenzja będzie przeczytana pewnie w kolejnym odcinku. Notatki do odcinka jak zwykle znajdziesz pod adresem startupmyway.com/14, tak jak 14 odcinek podcastu. A jeżeli jesteś zainteresowany tokenizacją swojej marki osobistej lub twojej firmy, lub firmy, w której pracujesz, tak, to też może być bardzo, bardzo fajny case, gdzie pomożesz swojemu pracodawcy rozwinąć skrzydła właśnie przez zasugerowanie mu takiej usługi. Może to być dobre jakby dla twojej kariery. Takie osoby zapraszam na startupmyway.com/konsultacje lub bezpośrednio na stronę i w górnym menu konsultacje. Oczywiście link też będzie w notatkach do odcinka. Zapraszam serdecznie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.